Witam serdecznie na kanale kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kasę sklepową mini od firmy EMC Toys. Jest to zabawka przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie znajdziemy kasę sklepową, zestaw naklejek, specjalną kartkę, z której wytniemy sobie paragony, instrukcję obsługi, kartę bankomatową, a także zestaw pieniążków, monety, a także bilony. Kasa sklepowa na pewno przypadnie do gustu każdej dziewczynce. Ma ona naprawdę piękne kolory. Mamy tutaj różne odcienie różu, fiolet, przyciski w żółtym kolorze, pomarańczowym. Mamy też pomarańczowe gałki, gałka boczna, a właściwie korbka zakończona jest fioletową kulką. Zaczniemy jednak od tutaj takiego wałeczka. Powycinaliśmy już sobie paragony z dołączonej do zestawu kartki. W naszym wałeczku mamy specjalną szparkę. Wałeczek możemy sobie wyjąć. Mamy tutaj specjalną szparkę, do której wsuwamy naszą karteczkę. Spróbujemy z trochę inną. Następnie nawijamy pozostałą część naszej tasiemki. Wałeczek zakładamy na miejsce. A luźną część wsuwamy pod fioletowy element, który ozdobiony jest kokardką. No niestety, paragon nie trzyma się na miejscu, nie trzyma się wałeczka tak jak powinien. Papier jest zbyt sztywny. Dlatego na razie go wyjmiemy. Obok znajduje się wyświetlacz z cenami, który jest ruchomy. Poruszamy nim za pomocą pomarańczowej korbki. Przy przesuwaniu korbki słyszymy ciekawy dźwięk. A na wyświetlaczu widzimy ceny poszczególnych produktów. Mamy tutaj na przykład okulary przeciwsłoneczne, które kosztują 60 mini pieniążków. Mamy też torebkę, lusterko, kokardkę. Każdy produkt ma swoją cenę. Pod wyświetlaczem znajdują się klawisze numeryczne. Są one zrobione z gumy i są w kolorze takim limonkowo-zielonym, czyli taki zielony wymieszany z żółtym. Powyżej znajduje się naklejka ozdobna z 3 cyferkami, 1, 2 i 3. Numeracja zaczyna się od dołu. Tutaj mamy klawisz z numerem 1, 2, 3, kończymy na 9. Pod spodem znajduje się 0, a także pomarańczowy przycisk do otwierania naszej kasy. W środku znajdują się przegródki, w których możemy umieścić zarówno monety, jak i banknoty. Przy zamykaniu naszej różowej kasetki słyszymy dźwięk dzwoneczka. Nasza szufladka ozdobiona jest z przodu fioletowym elementem, na którym widzimy fioletową kokardkę. Kolejny element naszej kasy to ukryty schowek. Mamy tutaj fioletową klapkę z myszką mini, którą możemy otworzyć. Mieści się tutaj karta kredytowa niekoniecznie, ale na pewno pieniążki, czy też inne potrzebne gadżety. Powyżej znajduje się miejsce do umieszczenia karty, którą możemy zapłacić za zakupy. Naszą kartę również możemy ozdobić jedną z naklejek dołączonych do zestawu. Warto wspomnieć również o tym miejscu, tuż nad wyświetlaczem. Jest to miejsce na umieszczenie kokardki, którą musimy wyciąć z kartonika naszego opakowania. W naszym sklepie płacić możemy na różne sposoby. Oprócz karty kredytowej czy też bankomatowej, mamy do dyspozycji monety. Wszystkie są w kolorze fioletowym. Widzimy tutaj symbol myszki mini, a z drugiej strony znajduje się wartość. Mamy tutaj monety o wartości jedynki, dwójki oraz trójki. Każda cyferka ozdobiona jest oczywiście kokardką. Do dyspozycji mamy również banknoty. Banknoty są aż w 5 różnych kolorach. Najmniejszy nominał to
piątka, która jest w kolorze zielonym. Następnie mamy aż 3 banknoty o nominale 10 w kolorze różowym. 2 dwudziestki w kolorze błękitnym. 2 pięćdziesiątki w kolorze fioletowym. A także setkę w kolorze pomarańczowym. Każdy banknot oznaczony jest nominałem. Dodatkowo widzimy tutaj sylwetkę myszki mini, jej podpis, dodatkowe numery. Nasze banknoty są dwustronne. Z każdej strony wyglądają tak samo. Dzisiaj wybrałam się na szybkie zakupy do naszego sklepu. Kupiłam lusterko, które kosztowało mnie 40 mini pieniążków. Oczywiście zaraz za nie zapłacę. Wybrałam banknoty o nominale 20, a także 2 dziesiątki. Otwieram kasę i chowam nasze pieniążki do środka. Zapomniałam kupić również kokardkę, po którą cofnęłam się szybciutko do sklepu. Tym razem zapłacę pieniążkami drobniejszymi. Mam tutaj 2 monety o nominale 3, a także 2 o nominale 2. Czyli 6 i 4 to oczywiście 10. Chowam je do przegródek i zamykam szufladkę. Rozglądając się po sklepie, wpadł mi w oko również różowy pierścionek ze ślicznym różowym oczkiem. Oczywiście kupię sobie również ten pierścionek. Miałam akurat 50, dlatego nie ma problemu. Wychodząc, zauważyłam również okulary przeciwsłoneczne, które dzisiaj bardzo mi się przydadzą. Została mi jeszcze setka. Pani kasjerka będzie musiała mi wydać resztę. Okulary kosztują 60 mini pieniążków. Ja mam ich 100, dlatego powinnam dostać 40 mini pieniążków reszty. Zakupy były bardzo udane. Mi zostało jeszcze trochę pieniędzy, ale wydam je następnym razem. Kasa sklepowa mini, którą Wam dzisiaj pokazałam, bardzo mi się podoba. Ma ona piękną kolorystykę. Jest wykonana z dosyć dobrego plastiku. Mamy tutaj sporo ciekawych elementów. Mamy ruchomą korbkę, która steruje naszym wyświetlaczem. Mamy schowek, klawisze numeryczne, które co prawda może nie wciskają się najlepiej, no ale myślę, że podczas zabawy będą przydatne. Kolejny ciekawy element to oczywiście otwierana kasa, która dzwoni, gdy ją zamykamy. Mamy też dołączonych sporo dodatkowych elementów. Mamy piękne naklejki, które na pewno urozmaicą naszą kasę. Mamy sporo pieniążków, zarówno w monetach, jak i w banknotach. Mamy też kartę kredytową. Zabawka nie dość, że pomoże nam spędzić atrakcyjnie czas, to jeszcze podczas zabawy możemy poćwiczyć matematykę. Ja dzisiejszy zestaw oceniam na 5 gwiazdek, a Was zapraszam do obejrzenia moich kolejnych recenzji na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!